Powoli dobiegają końca prace przy budowie pierwszego pawilonu szpitala w Pionkach. W czwartek 17 czerwca oficjalnie zaprezentowano postępy prac. W ramach pierwszego etapu powstaną dwa oddziały, chirurgiczny i ginekologiczny. Będzie także izba przyjęć, poradnie specjalistyczne, nocna i świąteczna pomoc lekarska oraz diagnostyka wyposażona w urządzenie rentgenowskie, USG oraz tomograf komputerowy. 2 hektary ziemi w przyszłości mają być gospodarzem, tak to powiem, 5, a w zasadzie 6 budynków, które mają stanowić kompleksowe rozwiązanie, jeśli chodzi o ofertę medyczną. Dziś, jak Państwo wiecie, szpital jest rozproszony po całych Pionkach, generuje mnóstwo kosztów, problemów i naszym celem między innymi jest to, aby przede wszystkim sprofesjonalizować, unowocześnić, wybudować nowy szpital w tym miejscu. Była wyczekiwana przez całe społeczeństwo, przez lokalną społeczność pionkowską od ponad 20 lat. Za naszymi plecami pierwszy pawilon zabiegowy. Jak widzicie Państwo, prace w zasadzie mamy już na ukończeniu. Zgodnie z planem, który wytyczyliśmy sobie kilkanaście miesięcy temu, oddanie pierwszego pawilonu zabiegowego prawdopodobnie nastąpi w połowie października. Jak podkreślał Trelka, inwestycje powiatu radomskiego w Pionkach osiągnęły rekordową kwotę. 75 milionów złotych, proszę Państwa. W gotówce tyle w tej kadencji przeznaczymy na inwestycje w Pionkach. Szpital w Pionkach jest oczywiście kluczową inwestycją, bo zakładamy, że około 60 milionów złotych tyle będzie nas kosztowało wybudowanie i wyposażenie, bo mówimy również o wyposażeniu tego szpitala, jeśli chodzi o to, co przed nami. Jesteśmy, myślę, na półmetku. Mamy gwarancję finansowania, ponad 30 milionów już udało się pozyskać z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Bernarda Dudek, dyrektor szpitala w Pionkach, mówiła o znaczącej zmianie warunków dla pacjentów i personelu, jakie przyniesie nowy obiekt. Drugiego pawilonu, gdzie będziemy mieli zlokalizowany oddział wewnętrzny i oddział rehabilitacji i rewitalizacja trzeciego budynku, w którym będzie się mieściła administracja. W momencie, kiedy scentralizujemy wszystkie usługi w jednym miejscu, przy ulicy tutaj Niepodległości, zdecydowanie zmniejszą się koszty utrzymania naszej placówki i poprawimy komfort pracy całego zespołu naszego szpitala i warunki hospitalizacji wszystkich pacjentów. Pionkowskie inwestycje oglądał też Marek Suski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Podkreślał fakt, jak bardzo zmienił się w ostatnich latach proces inwestycyjny w małych miejscowościach. Od wielu lat, po 1989 roku, Pionki i wiele takich miejscowości były zapomniane. Były tą Polską B, do której nie warto było przyjeżdżać. Panowała taka filozofia, że tylko wielkie ośrodki, które będą lokomotywami, a te wagoniki z tyłu to tam kiedyś będą remontowane. Prawo i Sprawiedliwość od początku powiedziało, że musimy dbać o wszystkich obywateli. Każdy Polak, niezależnie od tego, gdzie mieszka, ma prawo mieć zapewnioną służbę zdrowia, miejsca pracy, komunikację. I to wszystko, Szanowni Państwo, stworzyło też marzenia tu. Kolejnym punktem wizyty była przebudowa ulic Polnej i Spacerowej. To inwestycja ważna nie tylko dla mieszkańców Pionek i okolic, ale również przyjezdnych, którzy będą mieli komfortowy dojazd do Stawu Górnego. Prace, które już trwają, obejmują rozebranie istniejącego mostu i budowę nowego. Budowę nowej podbudowy jezdni o szerokości 6 metrów, a także poboczy chodnika i ciągu pieszo-rowerowego. Wykonanie zatoki postojowej, przebudowę istniejących zjazdów oraz odwodnienia wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej, a na zakończenie wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Termin realizacji inwestycji to 30 listopada 2021 roku.